Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na mapie Elm Creek. I w dzisiejszym odcinku będzie akcja kiszonka. Także aby to zrobić, muszę wypożyczyć sieczkarnię. Udam się na sklep teraz, aby to zrobić. O, opryskiwacz tu stoi. Dobra, mniejsza z tym. Zajmę się pierwsze wypożyczeniem. No i co do sieczkarni, którą biorę? Biorę John Deere'kę. Na początku planowałem wziąć po kolei, czyli na ten sezon klasa, później w kolejnym na przykład Fenda. Ale klasa nie wziąłem ze względu na to, że ma gąsienicę. Wiedziałem, że pierwsza sieczkarnia od razu na gąsienicach, a później na kołach. To myślę, że lepiej to będzie wyglądać jak później już, jak większe będą i z przystawką 6-metrową na gąsienicach. Może by tak nie wyglądało spoko. Poza tym klasem już sieczkarnią trochę jeździłem. Chciałem coś innego. No to chciałem Fenda. Ale do Fenda nie ma żadnej przystawki. Nie ma w ogóle przystawek do Fenda żadnej. Ani do kukurydzy, ani do zboża, ani do trawy. Więc jest lipa. W ogóle zastanawiam się dlaczego. Skoro jest Fenda, no to i powinna być przystawka do Fenda. Chyba oni zrobili to tak, że można kempera. No ale ten kemper do tego Fenda to tak moim zdaniem nie wygląda za bardzo. A więc biorę w tym sezonie John Deere'kę. Bo sieczkarnią John Deere'a nie pamiętam, ale kiedy jeździłem, jeśli w ogóle jeździłem. Tak to zawsze jak na większych gospach, no to Klas albo New Holland kiedyś. A z John Deere'ów aż nie korzystałem. No i rura niech będzie średnia, opony. Niech będą BKT szerokie. Wynik taki może być. No i wypożyczenie aż 23 tysiące, więc trochę mnie to kosztuje. Plus jeszcze przystawka do niej. No i biorę jeszcze w tym sezonie 6-metrową. A jeszcze 7,5 jest. No ale wezmę 6. W poprzednim sezonie chyba miałem 4,5. O tak. Więc teraz niech będzie ta 6. No i tu już 4000, więc trochę mniej. No pryskiwacz to ja chyba kupiłem kiedyś między odcinkami. Trochę było przerwy od tej serii, więc nie pamiętam już nawet. Bo chyba była promocja. Ja o nim mówiłem na odcinku, że może go kupię i chyba po odcinku ja go później kupiłem. Coś mi się tak kojarzy. Dobra, no to jadę na pole. 40 na godzinę, więc raz, dwa i będę na polu. Tutaj będę musiał zaraz skręcić. Dobra, krótkie cięcie. Przepraszam, jakbyście słyszeli jakieś odgłosy w tle przed chwilą. W poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, to rozlewałem gnojowice i talerzowałem. A później raczej po odcinku, nie, chyba nawet na odcinku może to skończyłem. Bo tutaj jak weszłem na serwer, no to miałem do ogarnięcia w sumie a nie, czekaj, trochę było, bo ja później kiedyś jeszcze tutaj wchodziłem. Ja ją puszczę, żeby ona jechała, a ja zajmę się odwożeniem. Trochę przyciszę, bo nie wiem, czy to nie będzie za głośno. No jedzie tak 11 gdzieś na godzinę. No ładna ta sieczkarnia.
Ale sypię to konkretnie, nie wiem czy do końca dojadę. No na kolejny sezon to już na pewno jakaś większa przyczepa, już w tym się zastanawiałem czy nie brać, ale chciałem tego John Deere'a wziąć do kiszonki. Także od ostatniego odcinka zmieniło się to, że zasiałem na polu numer 51 trawę. Mówiłem już w poprzednim odcinku, że będę chciał tam zrobić łąkę. Ja bym tu jeszcze przeleciał poprzecznie, bo muszę... Nie wjeżdżaj mi tam. Tutaj poprzeczniak zrobię gdzieś na dwa razy, tak. To trochę roboty z tym odwozem tutaj będzie. Dobra, no i dalej, bo mówiłem o tym sianiu. Jeszcze tam musiałem zwałować, chyba na wóz siałem, albo w siewniku. Tam była gnojowica, później jeszcze w siewniku kolejna dawka. I też sprzedałem mleko, za które zarobiłem gdzieś koło 100 tysięcy prawie. Czy to zerknę dokładnie? Nie, 70 tylko. Wydawało mi się, że miałem zaledwie tam kilka tysięcy na koncie, ale to musiałem mieć więcej, bo później miałem już stówę, 107. Że za mleko zarobiłem 70 i a jeszcze, no i to chyba by było wszystko ze sprzedaży. A tak więcej chyba nie robiłem tu nic. A, no i jeszcze namieszałem TMR-u. Jeszcze resztkę kiszonki wyrzuciłem poza silos, żeby móc tutaj sypać. To było 5 ton chyba. Ja mogłem od tej strony zacząć, to jakbym kończył w połowie, to tutaj bym miał bliżej, żeby dojechać, a tak to zawsze i tak będę musiał tu do końca dojechać i wtedy dopiero na drogę. Ale już jak tam zacząłem, no to chyba tak zostawię. Dobra, czy on teraz się wywróci dobrze? No, chyba tak powinien. Trochę po kukurydzy, ale już... Dobra, niech mu tam będzie.
Puszczasz go teraz prosto i będzie jechać. Bo tam jeszcze poprzecznik będę musiał zrobić, a tam jest sklina. Może być trochę problem. Na początku jest prosto, więc chyba na razie bez poprzeczniaka, a później już poza odcinkiem ten klin jakoś wyrobię. Jeżeli trochę krzywo pojedzie, no to trudno. W kolejnym odcinku będą żniwa sorga. Soi, przepraszam. Sorga w tym sezonie ja nie mam. Po soję. Właśnie na polu 42-43. Miało być w tym odcinku, ale dopiero później mi się przypomniało, że ja mam jeszcze kiszonkę do zrobienia. Bo już sobie przygotowywałem podżniwa, przewinąłem nawet miesiąc, a później musiałem jeszcze cofnąć, no bo kiszonka mi już żółkła, więc stwierdziłem, że... A tam dużo nie miałem, przygrane 20 minut, wtedy jeszcze to mleko sprzedawałem, bo około północy. No, później teraz przewinę i będę się brać za te żniwa. Trochę mogę teraz to ugnieść. O, New Holland jest najcięższy, więc będzie najszybciej. Na 80%, więc na razie starczy. Jadę jeszcze jedną przyczepę napełnić i będę kończyć, żeby ten odcinek nie był za długi, no ale dłuższy może być tej kiszonki. Myślę, że fajna akcja.
Moim zdaniem petarda zestaw. Idealnie to pasuje razem ze sobą. Dobra, jest stuwa. Także tym pięknym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, no to oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce, o subiku. Do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć.